Edyta Nawrocka, witam Państwa. 13 października zapraszam na serwis informacyjny. Ścianka wspinaczkowa w starej kopalni powstanie, choć z opóźnieniem. Przyczyną są finanse. W ramach wygranej w budżecie partycypacyjnym koszt budowy miał wynieść 1 000 000 zł. Tymczasem pochłonie 2 razy tyle. Kopalnia Mocy, ścianka wspinaczkowa w starej kopalni to zwycięski ogólnomiejski projekt budżetu partycypacyjnego w 2015 roku. Projekt zakłada budowę najwyższej ścianki wspinaczkowej na Dolnym Śląsku i drugiej co do wielkości w Polsce. Ściana wspinaczkowa jest w trakcie przygotowywania projektu. Po dużych kłopotach co do wyboru w ogóle drogi projektowania, tutaj były pomiędzy urzędnikami i inicjatorami projektu duże kontrowersje, ale zdecydowaliśmy się ogłosić przetarg na projektowanie tej ściany wspinaczkowej. Budowa rozpocznie się prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Każde szacunkowe oceny kosztów tej ściany wspinaczkowej właściwie dwukrotnie przekraczały przyznaną kwotę. Przypominam, że to był projekt wygrany na około 1 000 000 zł, a szacunki tego projektu, które mamy, mówią o między 2 a 2,5 miliona złotych. I w efekcie zdecydowaliśmy się dołożyć do tego projektu, bo on jest projektem obejmującym jeden budynek na starej kopalni. Jak otrzymamy projekt właśnie ten wykonany już, wykonawczy projekt od inżynierów, projektantów, rozpoczniemy realizację pod koniec tego roku, na początku przyszłego roku. Autorem projektu jest Wałbrzyski Klub Górski Jaskiniowy. Na lokalizację wybrano niewyremontowany jeszcze budynek w starej kopalni. Motopark, który miał powstać przy ulicy Wysockiego, prawdopodobnie nie powstanie. Przyczyną jest decyzja środowiskowa wydana przez Służbę Ochrony Środowiska na szczeblu wojewódzkim. Motopark okazał się najlepszym projektem ogólnomiejskim podczas głosowania na projekty budżetu partycypacyjnego w 2014 roku. Inwestycja miała zostać zrealizowana do końca 2015 roku. Szybko okazało się jednak, że jest to niewykonalne. Pierwszy przetarg unieważniono z powodu zbyt wysokich propozycji oferentów. Kolejny rozstrzygnięto w styczniu 2016 roku i wówczas wyłoniono biuro projektowe, które miało być odpowiedzialne za sam projekt, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz podjęcie działań, które zaowocują uzyskaniem pozwolenia na budowę. Teraz wyszły na jaw kolejne problemy, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Mamy niedobrą informację. Otóż służby ochrony środowiska powzięły decyzję poza miastem, czyli na szczeblu wojewódzkim, że trzeba przygotować decyzję środowiskową i raport środowiskowy, oddziaływanie na środowisko, co w praktyce, o czym poinformowaliśmy już inicjatorów, w praktyce uniemożliwi zrealizowanie tego projektu. Znaczy jego oddziaływanie na środowisko, hałas i inne czynniki w ocenie służb ochrony środowiska są za duże, mimo że wszyscy doskonale wiemy, że ta lokalizacja wydaje się być idealną, bo nie ma w najbliższym sąsiedztwie żadnych albo prawie w ogóle nie ma gospodarstw domowych w rozumieniu budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, ale ocena była inna i taką decyzję przekazaliśmy, więc albo będzie nowa lokalizacja zupełnie poza terenem miejskim, no są takie miejsca w Wałbrzychu, albo po prostu trzeba będzie ten projekt odłożyć, powiedziałbym, na być może inne realizacje. Gmina miała dofinansować pierwszy etap budowy motoparku w ramach wygranej w budżecie partycypacyjnym. Finansowanie kolejnych etapów pomysłodawcy chcieli zaangażować sponsorów. Drożdżówki wróciły do sklepików szkolnych. Nowelizacja ustawy, która zakazywała sprzedaży słodkości i gazowanych napojów w szkolnych punktach z żywnością, sprawiła, że uczniowie znowu chętnie korzystają z ich oferty. Efektem starej ustawy jest to, że na 6 wałbrzyskich szkół, które sprawdziliśmy, tylko w 2 znajdują się sklepiki szkolne. Pan Jan Grabowski prowadzi swój sklepik od 19 lat w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi w Wałbrzychu. Jak mówi, wreszcie wszystko wróciło do normy. Największą zmianą w stosunku do poprzedniej ustawy jest powrót wyrobów cukierniczych. No obecnie są kanapki. Kanapki są z bułek pełnoziarnistych, żytnich, grahamek. W tej chwili po nowelizacji są z powrotem bułki słodkie, których nie było po zmianie. Zniknęły całkowicie słodycze, chipsy, napoje gazowane i słodzone. Uczniowie chętnie korzystają z oferty sklepiku. Nawet podczas lekcji widać spory ruch. No w tej chwili frekwencja wróciła do normy. Na początku był znaczny spadek, nie? Ale teraz już się to unormowało.
A najśmieszniejszym newsem w tej nowej ustawie, właśnie to już posłuchałem różnych wypowiedzi, nikt tego nie powiedział, że dzięki tej nowej ustawie nie można sprzedawać było, znaczy tej ustawie, którą Platforma opublikowała, bo teraz już jest znowelizowane, nie można było sprzedawać kubusiów, które są dla dzieci produkowane, jogurtów, poza naturalnymi oczywiście, bo tam wszystko był dodatek cukru przekraczający normy. W tej chwili już jest to poprawione i jogurt już teraz można sprzedać, takie kubusie też, nie? Zmiany w ustawie spowodowały, że pan Jan musiał zainwestować w wyciskarkę do soków. Jak sam mówi, kosztowało go to niemałe pieniądze. Dzięki nowelizacji jego sklep znów odżył. Teraz unormowało się i sądzę, że będziemy trwać. Na trasie nieczynnej linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów ma powstać ścieżka rowerowa. Projekt ma zarówno swoich zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników, chcących uratować zabytkową linię kolejową. Planowana inwestycja to zadanie w ramach ZIT-u aglomeracji wałbrzyskiej, wdrażanie strategii niskoemisyjnej. Szerokość nawierzchni ścieżki rowerowej to 2 metry. Ścieżka wyposażona będzie w obustronne pobocza o szerokości 0,5 metra oraz bariery chroniące przed upadkiem z wysokości na nasypach oraz przepustach i wiaduktach. By ułatwić korzystanie ze ścieżki rowerowej, planowane są 2 parkingi przy ulicy Lubawskiej oraz przy Jeleniogórskiej. Trasa ścieżki ma biec z dala od zabudowań. Długość projektowanych ścieżek rowerowych na terenie miasta Kamienna Góra to ponad 7 km. Gmina Kamienna Góra chce wykorzystać tą infrastrukturę, która jest, a jest już nieczynna, w zasadzie nie funkcjonuje. I chcemy do tej inwestycji wykorzystać środki zewnętrzne, między innymi właśnie tutaj te z aglomeracji wałbrzyskiej. Wiemy, że linia czy odcinek linii kolejowej 330 na odcinku Kamienna Góra-Krzeszów w najbliższych kilkunastu latach, bo takie dostaliśmy zapewnienie ze strony potencjalnego operatora, czyli Urzędu Marszałkowskiego, nie zostanie przywrócona. Wójt gminy Kamienna Góra tłumaczy, dlaczego wybrano taką lokalizację ścieżki rowerowej. W gminie Kamienna Góra nie ma możliwości budowy ścieżek rowerowych ze względu na strukturę terenu, na uformowanie terenu, a także strukturę własnościową gruntów. Podjęliśmy decyzję, że zagospodarujemy tą nieczynną już linię kolejową na ścieżkę rowerową przy wsparciu środków unijnych w wysokości 85%. W jednym z portali społecznościowych powstała akcja Stop likwidacji linii kolejowej nr 330 Kamienna Góra-Krzeszów, której zwolennicy chcą za wszelką cenę ocalić zabytkową linię kolejową. Przede wszystkim dlatego dążymy do tego, aby ten fragment linii kolejowej zachować, bo w Krzeszowie znajduje się bazylika, gdzie rocznie przyjeżdża około 120 tysięcy pielgrzymów. Ludzie dzisiaj bardzo często wybierają kolej jako bardziej ekonomiczny, jako czystszy i szybszy środek transportu. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy linie kolejowe są modernizowane, kiedy uzyskuje się ogromne dotacje unijne na remont tych linii kolejowych, a Krzeszów jest właśnie takim miejscem, gdzie również właśnie przede wszystkim, jeżeli chodzi o turystykę, czy też o tutaj kult religijny, który właśnie powinien mieć to połączenie kolejowe. W dodatku linia kolejowa miała być wpisana przez Urząd Marszałkowski właśnie w ten plan strategiczny, aby oprócz wszystkich innych linii kolejowych, przykładowo tutaj, gdzie działamy do Karpacza, do Kowar, do Mysłakowic, gdzie te linie będą reaktywowane, tak samo i do Świadowa-Zdroju, tak samo i Krzeszów, jako ten praktycznie najkrótszy odcinek miał być reaktywowany, jednak samorządy Kamiennej Góry, czyli gmina Kamienna Góra i miasto Kamienna Góra usilnie dążyło do tego, aby ten odcinek linii kolejowej nie był reaktywowany, twierdząc, że na to się na pewno nie pozyska żadnych funduszy, tylko po prostu, żeby najlepszym rozwiązaniem jakby w tym miejscu zrobić ścieżkę rowerową. Koleje Karkonoskie nie chcą łatwo się poddać. Zebrano ponad 2000 podpisów mieszkańców i turystów pod petycją, która została przekazana do biura premier Beaty Szydło. Kopię tego wszystkiego, łącznie z dokumentacją, do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Obecnie czekamy na odpowiedź. I jeszcze oprócz tego, tutaj dwa stowarzyszenia też się przyłączyły do tej akcji. To jest Stowarzyszenie Miłośników Kolei z Jaworzyny Śląskiej i Towarzystwo Entuzjastów Kolei z Katowic. Pomysł budowy ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów ma też swoich zwolenników. Jednoznacznie opowiada się za nią wójt gminy Kamienna Góra Patryk Strauss. Byli przedstawiciele, to jest dokładnie firma Koleje Karkonoskie, byli przedstawiciele tejże firmy na sesji, przedstawili swoją propozycję. Ja natomiast odczytałem nasze stanowisko.
podyskutowaliśmy na ten temat, ale niestety tutaj nie widzę możliwości połączenia tych dwóch faktów, czy tych dwóch scenariuszy, ponieważ no niestety tutaj trzeba wybierać albo ścieżka rowerowa, albo linia kolejowa. Z perspektywy naszych mieszkańców i potrzeb naszych mieszkańców, ścieżka rowerowa jest zdecydowanie ważniejsza. Zwolennicy zachowania linii kolejowej rozpoczęli procedurę włączania zabytkowej trasy do rejestru zabytków. Jeśli plan się powiedzie, likwidacja linii będzie na pewno trudna. W ten weekend przyszedł mężczyzna do kobiety. W ramach Wolnych Scen Inicjatyw Aktorskich Irena Wójcik i Piotr Tokarz po prostu o miłości, o tym, że na miłość nigdy nie jest za późno, opowiedzą przy pomocy również kilku piosenek, które Państwo pewnie znają, z dużą dozą humoru i nostalgii. Zapraszam na Przyszedł mężczyzna do kobiety w sobotę i w niedzielę, w sobotę o godzinie 19, w niedzielę o godzinie 18. W sobotę również Siostranki, to druga edycja tego edukacyjnego programu. Będziemy czytali książkę W góry, książkę wydaną przez wydawnictwo Dwie Siostry, która jest partnerem tego wydarzenia. Będzie z nami Piotr Karski, autor tej książki. Będziemy również uczestniczyć w warsztatach. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci z pierwszych i drugich klas szkoły podstawowej. Zapowiada się to świetnie. Będziemy robili góry, po prostu góry. Będziemy się przy okazji uczyli, co to są góry, jak powstają, skąd się biorą i tak dalej, i tak dalej. To już w najbliższą sobotę o godzinie 11 zapraszamy całe rodziny na Siostranki na warsztaty dzieci dzieci z pierwszych i drugich klas szkoły podstawowej. No i w końcu we wtorek zaczynamy wielkie wydarzenie, na które wszyscy tutaj bardzo czekamy. 17 edycję, 18 nawet edycję Dni Dramaturgii i drugą edycję Z ogniem w głowie. Po raz drugi właśnie w ramach Dni Dramaturgii takie wydarzenie. Z ogniem w głowie 2, czyli spotkania wokół teatru dla młodzieży, dramaturgii dla młodzieży, przyjedzie mnóstwo gości z Niemiec, z Polski. Będziemy czytać taką literaturę teatralną dla młodzieży. Będziemy się zastanawiali, co to jest teatr dla młodzieży i jakiego teatru młodzież potrzebuje. W ciągu kilku dni, od wtorku do soboty, od 18 października będziemy się spotykać tutaj w teatrze. Zapraszamy całą młodzież, zapraszamy dorosłych. Naprawdę, naprawdę program jest bardzo bogaty, więc znajdą Państwo coś dla siebie z pewnością. Zapraszam do Teatru Dramatycznego. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 12.30 do Teatru Lalki Aktora w Wałbrzychu na spektakl Dobrze, że jesteś. Spektakl dla dzieci od 5 roku życia. Jest to pięknie opowiedziana historia o przyjaźni człowieka z psem i o tym, co z tego wynika, z wykorzystaniem wszystkich przedmiotów, czyli to wszystko, co pojawia się na scenie, zostaje w jakiś sposób zanimowane i ożywa. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 12.30 do Teatru Lalki i Aktora. Szanowni Państwo, drugi koncert z cyklu Dni Muzyki Filmowej stoi pod znakiem muzyki jazzowej. To wyjątkowy koncert, ponieważ będziemy prezentować Państwu utwory, które skomponował nasz wspaniały, młody, niestety tragicznie zmarły kompozytor Krzysztof Komeda. Komeda jest już, można by tak powiedzieć, ikoną polskiego jazzu, ale także muzyki filmowej, bo napisał, całe szczęście, że zdążył skomponować utwory do wielu polskich filmów. To są takie tytuły jak Dwoje ludzi z szafą, czy Nóż w wodzie, czy wiele, wiele innych. Myślę, że Państwo świetnie kojarzą te filmy, a muzyka jest tam nie tylko tłem, ale tworzy pewien nastrój, podkreśla sytuację, podkreśla sceny, które są widoczne na srebrnym ekranie. Tę muzykę wykonają dla Państwa w piątek o godzinie 19:00 wspaniali jazzmeni. Będzie to trio Andrzeja Jagodzińskiego oraz Henryk Miśkiewicz saksofon i Agnieszka Wilczyńska śpiew. Do tych wspaniałych muzyków dołączył kwartet smyczkowy Filharmonii Sudeckiej, który tworzą skrzypkowie, wiolonczeliści, altowioliści grający na co dzień w orkiestrze symfonicznej. Są to muzycy, którzy prowadzą swoje grupy, a zatem Dorota Graca skrzypce, Grzegorz Kuzioła drugie skrzypce,
skrzypce, Magdalena Nienartowicz, altówka i Wojciech Kud, wiolonczela. Szanowni Państwo, już dziś bardzo serdecznie zapraszam na ten koncert, bo naprawdę jest wyjątkowy i warto przyjść i posłuchać. A za tydzień kolejna dawka muzyki filmowej, tym razem będzie to muzyka z westernów. W tym roku Kopalniak po raz pierwszy będzie trwał 3 dni. W tym roku Kopalniak będzie szczególny, bo obchodzi swoje 18 urodziny. Od 2 lat jest to Kopalniak. Wcześniej, przypomnę, była to ogólnopolska giełda kabaretowa Przewałka, czyli jak to kiedyś się wszystko zaczynało, przegląd wałbrzyski kabaretów. 14 października zobaczymy 6 kabaretów konkursowych. Są to zarówno występy grup kabaretowych, jak i stand-uperów. Te 6 programów wybraliśmy spośród wszystkich zgłoszeń, które napłynęły do nas, do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Ja mam już swojego faworyta, ale zdradzić nie mogę, bo taką najważniejszą decyzję muszą podjąć jurorzy, a także publiczność, która przyznaje nagrodę publiczności w wysokości 2000 zł. Natomiast jurorzy przyznają nagrodę Grand Prix tegorocznego Kopalniaka, 7000 zł przekazane przez prezydenta Wałbrzycha. Mamy jeszcze jedną nagrodę, nagrodę za osobowość sceniczną w wysokości 1000 zł. Każdego roku jest tak, że ktoś nas zachwyca, zaskakuje na scenie i to właśnie takiej osobie przyznajemy nagrodę w kategorii osobowość sceniczna. Czyli tak, 6 kabaretów konkursowych zobaczymy 14 października. 15 października natomiast zobaczymy kabaret bądź stand-upera, który otrzyma nagrodę Grand Prix Kopalniaka. Wówczas odbędzie się gala wręczanie tej nagrody, a później po programie najlepszej grupy kabaretowej zapraszam na występ kabaretu Hrabi. Natomiast w niedzielę zaprezentujemy na scenie w Starej Kopalni kabaret, który otrzyma nagrodę publiczności. Po występie kabaretu, który właśnie otrzyma nagrodę publiczności, zaprezentuje się z nowym programem, dawno niewidziany, Kinoteatr, bo teraz tak się ta grupa nazywa, Kinoteatr Mumio. Serdecznie zapraszam. Bilety już w sprzedaży. Można je nabywać bezpośrednio u nas, w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, a także nie wychodząc z domu za pośrednictwem internetu. Wszystkie dodatkowe informacje, wszystkie szczegóły publikujemy na naszym fanpage'u, a także na naszej stronie internetowej www.wałwalbrzych.pl. To wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.